87 dni. Dokładnie tyle czasu minęło, odkąd ostatni raz mogłem Państwa powitać na moim kanale. Ja jest oczywiście Oskar, mój pseudonim artystyczny to Pantonik i witam Was w kolejnym odcinku z Broken Ranks. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Szanowni Państwo, trochę się pozmieniało w moim życiu przez te 87 dni, kiedy nie nagrywałem. Dostałem się na statek Talhala, poszukaj Koibirskiego. Robimy dzisiaj questy fabularne, ale spokojnie, to nie będzie główny temat odcinka, nie wychodźcie jeszcze. Opowiem Wam, co się działo w moim życiu przez ten czas. Przede wszystkim wyszedłem po mleko i wylądowałem w innym państwie. Dosłownie, jakby ta historia to nie jest ściema. Byłem w innym państwie, chodziłem po lasach tropikalnych. Była straszna ulewa w ogóle w pewny dzień. Pewny słoneczny dzień w ogóle. Wyszedłem jak było słońce, a wracałem w okropnej ulewie. Byłem do tego stopnia przemoczony, że miałem wodę w kapturze, w mojej kurtce przeciwdeszczowej. I jak sobie zakładałem kaptur, to mi się woda wylewała na łeb. Tak było mokro tam. No, więc pojechałem w ogóle do roboty, słuchajcie. Do roboty do Niemca. Natomiast okazało się na miejscu, że tej roboty tam nie było. I po prostu wróciłem do Polski. I to nie był koniec historii, to żeby było zabawnie. Idziemy do portu w ogóle. To nie był koniec historii, bo wróciłem do Bydgoszczy, bo jestem z Bydgoszczy, jak nie wiecie. Tak, tutaj mamy internet, słuchajcie. I pojechałem w drugą stronę, pojechałem do Wrocławia. Gadałem z Drygiem w ogóle, nie? Gadałem z Drygiem, gadałem z Szeszejem. Z Szeszejem nawet prowadziliśmy 6 godzin live'a. Ej, wiesz co? A tu czy tu nie jest już tutaj? Zobacz, bo tam się coś dzieje. Może przełączmy kamerę, co? O, to jest dobry pomysł. Szanowni Państwo, bo my Wam przeszkadzamy. Dużo osób zbiera się. A tam jakieś dymy się dzieją. Tak. Możecie zobaczyć ekipę. Wszyscy na scenę wchodzą. Tak. Trochę was ominęło, jeżeli nie wiecie, co się działo, to żałujcie. Szanowni Państwo, wchodzimy właśnie na statek Birskiego. Będziemy sobie robili tutaj questy po drodze. W dzisiejszym odcinku już tak całkiem na poważnie. Dzisiaj będziemy gadali sobie o Taernkonie. Przepraszam, jeżeli ja mówię bardzo głośno, ale mam takie słuchawki, które strasznie mi wyciszają. Które strasznie mi wyciszają głos. I po prostu nie słyszę swojego głosu i muszę się przyzwyczaić, muszę się nauczyć w nich nagrywać, dobra? Bo chcę też nagrać kiedyś coś innego niż Broken Ranks i przyda mi się dźwięk. Więc dzisiaj nagrywamy w tych słuchawkach, więc mogę trochę się drzeć, sorry za to. Gadamy sobie dzisiaj o Taernkonie, ponieważ jeżeli nie wiecie, jakbym zorganizował wszystko. Razem z Szeszejem, dobrym ziomeczkiem swoją drogą, prowadziliśmy sobie live'a dla graczy online. Graczy, którzy nie mogli pojawić się we Wrocławiu w czasoprzestrzeni. To jest taka stara zajezdnia tramwajowa, mam tu już wykute na blaszkę, nie? I po prostu tworzyliśmy sobie taki live'ik dla ludzi, którzy nie mogli tam być w tym Wrocławiu, na Taernkonie 2024. W ogóle patrzcie, mam taką zajebistą koszulkę Taernkonu. Jakby ja nie wiem, czy ja mogę ją mieć. To jest zabawne, bo ja ją dostałem do prowadzenia live'a. Ja ją dostałem do prowadzenia live'a i po prostu jak się live skończył i tam jeszcze chwilę na afterze zostaliśmy, to po prostu tylnymi drzwiami wyszedłem w tej koszulce. Stwierdziłem, że ona jest ładna, mi się ona podoba, no wiecie. One były do kupienia, one były do kupienia. Ja myślę, że jako jeden z organizatorów streamu online mogę sobie taką koszulkę dostać i po prostu ją wyniosłem. I no i sobie dzisiaj nie nagrywamy. Pozdrawiam wszystkich z White Moonu. Jeżeli zastanawialiście się, gdzie wam zniknęła koszulka, to mam ją na sobie. Mogę wam ją oddać. Szanowni Państwo, odnajdź Koibirskiego. Boże, jak mi się nie chce tych questów fabularnych robić, to będzie jakaś masakra w ogóle. Zostawiłem sobie właśnie na dzisiejszy odcinek te questy fabularne, ponieważ one są najnudniejsze. To nikogo nie interesuje, nie? Dobra, miejmy to za sobą. Jeżeli 5 osób na tym kanale jest tutaj, żeby zobaczyć questa fabularnego do pracy rodacy i zobaczyć jakie są dalsze przygody Desmonda, to zaspoileruję wam, właśnie przejmujemy statek i przejmiemy go zaraz, tylko musimy niewolników wyciągnąć z klatki. Więc o tym jest fabuła tego questa, to robimy w tym odcinku. W ogóle tutaj gdzieś też macie w opisie playlistę do serii, w której sobie gadam i robię questy, bo to będzie taka nasza seria po prostu, w której będę sobie dokładnie to robił, czyli będę gadał i robił questy na tym dzikim kapciu. Jakby ja mam 10 level, nie grałem na tej postaci od poprzedniego odcinka, ona jest specjalnie pod odcinki po prostu, żeby sobie mógł ponagrywać, coś porobić w tym Broken Ranksie. W kolejnym filmie, sorry, że tak skaczę po tematach, jakby wiecie, nie widzieliśmy się 87 dni, nie? Ja mam dużo do powiedzenia, musicie mi to wybaczyć. W kolejnym filmie mam coś mega fajnego przygotowanego. Gdzie jest tako Jabirskiego? Czekajcie, muszę się skupić, bo biegam jak gałgan. Coś tam. Może będziemy mieli okazję się bić. Fajnie byłoby się pobić tym shitem. Dawno się nie biję jako shit. Wróć do Desmonda. No widzicie, fantastyczna zabawa. Więc o czym ja to mówiłem? Więc w kolejnym odcinku, słuchajcie, Broken Ranksa, który mam nadzieję, że pojawi się troszeczkę szybciej niż za kolejne 87 dni, zrobimy coś mega fajnego, jeszcze wam nie mówię co, ale mam naprawdę fajny patencik na film i to będzie chyba nawet cała miniseria z Broken Ranksa, więc jest na co czekać, tak mi się wydaje, ale tymczasem wracamy do Desmonda. No, więc słuchajcie, więc już tak całkiem poważnie, prowadziłem sobie z Szeszejem Taernkona, jeżeli chodzi oczywiście o graczy online, za każdym kroku mi to przypominali, że Oskar, ty nie jesteś prowadzącym, ty jesteś prowadzącym dla graczy online. To jest taki drugi prowadzący, bo na scenie na Taernkonie był Dawid, on był tym głównym prowadzącym. Ej, w ogóle, czy ktoś z was nie wie, co to jest Taernkon?
Ja tak se gadam, nie? A może ktoś z was w sumie nie wie. Mam straszną ADHD dzisiaj. Więc ogólnie Tarnkon to jest taki zlot dla graczy Broken Ranksa, który odbywa się co roku, zazwyczaj we Wrocławiu, chyba zawsze był we Wrocławiu z tego co kojarzę. No i w tym roku jeszcze właśnie był odpalony stream online dla graczy, którzy po prostu nie mogli być we Wrocławiu, to już też mówiłem, prawda? I po prostu poprosili mnie tutaj twórcy, czy mógłbym wystąpić jako prowadzący razem z Szeszejem właśnie. Szeszej jest... ja pamiętam kim on jest. On jest adminem, jest moderatorem, on banuje ludzi. Pozdro Szeszej, fajną ci reklamę zrobiłem. I on tłumaczy questy na język angielski albo z języka angielskiego, do końca nie jestem przekonany, ale chyba na język angielski, bo to jest polska gra, prawda? Więc właśnie tym się zajmuje Szeszej. Mamy już 5 minut, nie powiedziałem jeszcze nic sensownego. Co chcę tutaj na starcie powiedzieć? Ja chcę wszystkim widzom, moim widzom podziękować, ponieważ moi widzowie odwalili kawał dobrej roboty, zarówno na streamie, jak i na żywo, do czego zaraz przejdę. Wsparcie na czacie, ja to widziałem, jakby ja też nie mogłem za bardzo czytać czatu. My nie mieliśmy nawet za bardzo dostępu, ja sobie tam bardziej czytałem w przerwach, lub też był taki panel, gdzie przez 15 minut tam pozdrawialiśmy ludzi. Tak, ruszajmy, spoko, nie wiem gdzie ruszamy, ale dawaj ziomuś. O, jesteśmy na jakiejś wyspie, fantastycznie, odnajdź rzeczy Birskiego. Więc sobie bardziej tam gdzieś w przerwach czytałem, chociaż trochę też tym czatem pogadaliśmy, chociaż przez chwilkę. Ja chcę podziękować wszystkim, którzy jakby tam przede wszystkim byli zdziwieni, bo ja nigdzie nie informowałem, że będę na tym live'ie, ale którzy po prostu wspierali mnie na tym czacie. Teraz troszeczkę taki akcent szeszejowy chyba miałem przez chwilkę. Szeszej właśnie tak mówi, tak przedłużał sylaby, nie wiem, jeżeli Szeszej to oglądasz, to pozdro, ale tak właśnie przedłużałeś sylaby, tak. O, witajcie! Wiecie, tak przedłużał, nie? No, więc chciałbym jakby podziękować wszystkim widzom. Poczułem się dużo lepiej, bo przyznam wam szczerze, ja jestem z tego takiego świata normalnych ludzi, nie influencerów. To znaczy dla mnie takie coś jak organizowanie eventu we Wrocławiu i tam 600 osób na żywo, do tego 1000 osób na live'ie, około... To jest dla mnie mega rzecz, nie? Jakby no nie jestem przyzwyczajony do takiego czegoś, to był mój pierwszy tak duży event, który organizowałem. Jezus, byłem współorganizatorem, okej. Gdzie są rzeczy Pilskiego? Musimy je znaleźć. Więc dla mnie to było też takie stresujące dosyć. Ja byłem też mocno zestresowany, chociaż powiem wam szczerze, że bardziej na próbach byłem zestresowany niż na oficjalnym już streamie. Jakoś te próby bardziej były takie, bo tam nikt nie słucha, a wszyscy patrzą. Więc jak zobaczyłem właśnie wsparcie na czacie, powiększę wam trochę tę kamerę, bo ten film tu jest w ogóle nieciekawy. Ej, patrzcie, to możemy w ogóle zestakować szpadle. Czajcie? Nie mam pojęcia. Ale jaja. 5 szpadli, daj jeszcze trochę. Dla widzów będzie. Dobra, bo zgubiłem temat. Więc chciałbym podziękować wszystkim, którzy po prostu mnie wspierali na czacie. Później też w ogóle czytałem opinię już po evencie i nie spotkałem zbyt dużo hejtu. To jest też bardzo, bardzo miła sprawa. W ogóle mi się serce tutaj roztopiło prawie, że. Bo naprawdę hejtu to było... No hejt to był jakiś margines w ogóle, tak szczerze mówiąc. Większość ludzi właśnie stwierdziła, że spoko chyba nam to poszło. Więc no jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu. Gdzie jest? Są te rzeczy Birskiego, cholera jasna! Ale jeszcze bardziej chciałbym pozdrowić wszystkich widzów, których na żywo spotkałem, bo to było też dla mnie coś nowego. Ej, nie ma tu nic. Pod muszelką było, dobra. Spoko. Dobra, wydostaliśmy się stąd. No, więc wracając do tematu, chciałbym właśnie pozdrowić wszystkie osoby, które spotkałem na żywo, bo to jest też mega w ogóle sprawa, że ludzie na żywo do mnie podbijali, se zbijaliśmy piątki, w ogóle gadaliśmy i to było takie, wow, przełamanie czwartej ściany. Dla mnie to też mega sprawa, to nowość po prostu, więc... Byłem też w ogóle zdziwiony, ile ludzi podeszło. Jakby spodziewałem się, że mogę spotkać tam widzów w tym Wrocławiu, bo to jednak jest Tarnkon, nie? Czyli, wiecie, zrzeszenie fanów tej gry, którą nagrywam. To by było logiczne, gdybym spotkał widzów, ale naprawdę skala tego i ludzi zobaczyłem, że mnie przerosła. Więc pozdrawiam wszystkich cieplutko, naprawdę mega sprawa. Pogadałem też, o, walka, w końcu jakaś walka, zajebiście. Pogadałem też z youtuberami, zrobiliśmy wywiad z Balocim na przykład. Akurat z Balocim już prywatnie potem nie gadałem, ale zrobiliśmy sobie wywiadzik, więc spoko. My sobie tu gościa pokonaliśmy, Bicki nie żyje. Wróć do Desmonda, spoko, lecimy. Porobimy te questy, będziemy mieli je z głowy w końcu. Wzmocnij się i wróć do chatki, uwolnić rynek. Siódmy poziom trzeba osiągnąć. No już mam siódmy poziom, to możemy iść dalej, fantastycznie. No, więc szanowni państwo, to jest taki film... Nie chcę mówić pilotażowy, bo ja zawsze mówię, że to jest film pilotażowy, a potem już nie ma drugiego. To jest taki film Tarnkonowy typowo, żeby sobie pogadać. W przyszłych odcinkach, tak jak już wspomniałem, będziemy robili ciekawsze rzeczy. Chciałbym tak, sorry, że tak zmieniam temat, ale chciałbym też poruszyć temat giveawayów, ponieważ w ostatnim filmie miałem do rozdania jakieś rzeczy dla widzów na koniec odcinka. Przyznam wam szczerze, że się pogubiłem, bo jest taki problem z tymi giveawayami, że
Widzowie, którzy wygrywają, są po prostu na innych serwerach i nie za bardzo mam jak dać. Miałem właśnie jednego widza z Tanaru, który miał odebrać nagrody i po prostu on no, nie mógł tego odebrać, stwierdził, że to niech będzie na kolejny giveaway. No też minęło te 87 dni i po prostu też troszeczkę jestem zagubiony, już nie wiem co jest dla kogo, więc słuchajcie, zrobimy to trochę inaczej. Ja te przedmioty rozdam na streamach. Ja planuję sobie w przyszłości porobić streamki, w najbliższej przyszłości, może nawet w tym tygodniu byśmy jakieś odpalili. Mogę to myśleć całą już dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że tak będzie, więc zapraszam, ale raczej jakiś taki ninja stream na początku, jakiś taki wiecie, w nocy czy coś takiego, żeby nie było zbyt dużo ludzi, bo muszę się też wdrożyć do nagrywania na żywo. Nagrywanie na żywo jest trudne. Wyszedłem z wprawy, niesamowicie wyszedłem z wprawy. Więc myślę, że jak sobie taki stream odpalimy, to wtedy te itemki rozdamy. Tutaj no między innymi ten Subdrift Grud, Bior Boet, to też jest od widza, żebym rozdał spodnie Hekatomby, mamy do rozdania. Mamy w ogóle praktycznie wszystko oprócz tego, to mogę wyciągnąć. Wszystko praktycznie i jedna obroża władcy, to jest dla ziomka. Więc to jest praktycznie do rozdania. Rozdamy sobie to po prostu na tych live'ach. Tak mi się wydaje, to będzie lepsze, to będzie też ciekawsze, bo będziecie mogli na żywo coś wygrać też, żeby nie było, wiecie, że coś tutaj ustawiam, czy coś takiego. Więc tak to wyszło. Roldrak tam jeszcze był, jak widzieliście. Zobaczcie, ja mam pieniędzy. 4 miliony. A tu mam 10 milionów i jeszcze mam na postaci chyba z 5 na bamboszu, na moim magu ognia, głównej postaci. Podropiło mi ostatnio, ja nie wiem, czy mi jakieś tutaj mnożniki pomnożyli po Tyrantconie, ale ostatnio tak mi dropi w tej grze. Nadzieja pokoleń mi wydropiła, 3-gwiazdkowa, nawet nie, srebrno-gwiazdkowa nadzieja pokoleń i zemsta i wrawula 3-gwiazdkowa mi wydropiła. Więc no trochę hajsu się tutaj nastukało na tych gwrawulach. Gwrawule bardzo oddają. No i czy ja bym chciał też coś powiedzieć? No po Tyrantconie oczywiście był after. Poszliśmy chlać. Spotkaliśmy ludzi we Wrocławiu. Pozbijaliśmy piątki, porobiliśmy foty. Było naprawdę fajnie. Że nie mogliście być, żałujcie widzowie. W ogóle też taka niekomfortowa sytuacja jedna wyszła, bo wróciliśmy z tego spotka we Wrocławiu, tej czasoprzestrzeni. Pojechaliśmy do hotelu, ja tam wiecie się przebrałem, tak dalej. I pojechaliśmy jeszcze raz na rynek, który był niedaleko w sumie. I miałem taki kontakt wzrokowy, to też taki ad personam teraz kieruję tutaj rzeczy. Miałem taki kontakt wzrokowy z jednym gościem, który na 90% był moim widzem i chyba gadaliśmy wcześniej na właśnie evencie. Tylko ja byłem też, wiecie, taki troszeczkę roztrzepany, w sumie jak zawsze nawet w tym odcinku. I po prostu nie byłem pewien, czy to jest on. I jak szliśmy tak, no była taka sekunda niekomfortowej ciszy, bo spojrzeliśmy sobie w oczy, więc ziomeuś, jeżeli to byłeś ty, to ja cię serdecznie pozdrawiam. To nie było tak, że ja cię unikam teraz, bo już nie jesteśmy na evencie czy coś w tym stylu. Po prostu nie byłem przekonany, nie chciałem mówić siema do losowej osoby we Wrocławiu, bo to by było jeszcze bardziej dziwne. Chociaż w sumie byłem pijany, więc w sumie mogłem. Co tu się dzieje? No puśćcie mnie, ja chcę iść dalej. Czy ktoś z was ogląda te questy? Czy ktoś z was widzi, co się dzieje na ekranie? Bo ja tak nie za bardzo. Ja jestem totalnie zainteresowany, jakby... Ja tego questa fabularnego robiłem już 57 razy. No walka, pewnie, że walka. Więc jakby, no nie wiem, co się dzieje na ekranie. Jest jakiś gości tutaj. Co to? Kurier. Kurier i strażnik, okej, okay, gdzie jest moja paczka, syny? Dawaj go. No, w ogóle słuchajcie, jedna jeszcze rzecz, nie? Powiem wam jeszcze taką historię przed końcem odcinka. Wpadłem w pułapkę, ja jestem takim debilem, w ogóle, ludzie, jestem takim debilem. Wpadłem w pułapkę, bo ja ogólnie przez moje lata YouTube'owania zawsze mam problem z nazwą kanału. Ja jakbym Niemcem był. Dobra, w sumie byłem w Niemczech, okej. Okay. Kiedyś miałem nick La Bomba i tak się nazywałem na YouTubie, wcześniej w ogóle jeszcze Ozimenem byłem. Miałem nick La Bomba, przyznam wam szczerze, że po czasie fajnie wspominam ten nick. W sumie, no fajnie, tak z nostalgią. Ale La Bomba mi się znudził, założyłem nowy kanał, TR nowy, nazwałem go Oskar Kędzierski, czyli tak jak się nazywam po prostu, imię i nazwisko. I nie podobało mi się to, że podpisuję się swoim imieniem i nazwiskiem pod wszystkim, co zrobię. Siema, tu Oskar Montażysta. W sensie, na początku to było spoko oczywiście, ale tak jakoś po roku mi się przestało to podobać, tak żebyśmy się zrozumieli dobrze. Bo po prostu można było mnie bardzo łatwo znaleźć. Wiecie, na zasadzie poznawałem sobie kogoś, poznawałem tam jakąś loszkę z Tidera czy coś, wiecie, nie? Wiecie, co? może niekoniecznie, biorę się za bokszy, okej. Ale poznawałem po prostu kogoś i ta osoba mogła wpisać moje imię i nazwisko w internet i po prostu miała, no wszystko jak na tacy, nie? Moje żarty, mój czarny humor, mój taki dziwny humor, moje odklejenie czasami, wiecie. Więc było to niekomfortowe i stwierdziłem, że sobie po prostu zmienię nazwę kanału i z braku lepszego pomysłu wziąłem po prostu nick z gry, Pontonik. I mi się Pontonik wydawało całkiem miłe, nie? W sensie, wiecie, to dobrze brzmi po prostu, no Pontonik, pseudonim artystyczny Pontonik, tak powiedziałbym, nawet tak UW to brzmi.
problem z tym, że jakby nie spodziewałem się, że chwilę po tym, jak zmienię sobie nazwę na Pontonik, będą się takie rzeczy działy, jak na przykład właśnie organizowanie eventów w czasoprzestrzeni. No i tutaj mamy na przykład taki artykuł. I stream prowadzili Szeszej i Ponton. I wszyscy do mnie mówili Ponton, nie? I jakby mi to jeszcze nie przeszkadzało jakoś za bardzo, bo no Ponton, no okej, no po prostu no dziwnie, żeby do mnie ludzie mówili Pontonik, to takie trochę wiecie, nie? No takie nie ten tego. Więc Ponton, okej, Ponton. No i wracam do Bydgoszczy. Wchodzę do domu mojej babci, sobie mieliśmy ciacho zjeść, czy tam kawę wypić. I babcia do mnie mówi na starcie: Synek, a czemu oni tak brzydko do ciebie mówią? Mówię, o co chodzi? A Ponton. Mówię, no babciu, bo to jest moja ksywka w internecie. No i ja sobie wpisałem, jak sobie wpisałem Ponton w internet, no powiedzmy, że nie jest to zbyt sympatyczne imię, nie? Zbyt sympatyczna ksywa. Ja się zastanawiam, co poszło nie tak w tej mojej karierze YouTube'owej, bo ten La Bomba, on k***wa, on był taki, no on był taki, wiecie, no... Nie najgorszy, no. No był trochę cringe'owy, nie? Wiecie, jak się nazywasz? La Bomba, nie? Tak, no, było trochę cringe'owe. No ale Ponton jest gorszy, no przecież jak to brzmi? Ja teraz mam jakoś w ogóle jakąś skazę w ogóle do tej ksywy. Jak ja słyszę, jak ktoś mówi na mnie Ponton, to mi się moja babcia przypomina, która mówi mi, dlaczego oni tak brzydko do ciebie mówią. Nie, muszę coś z tym zmienić. Ja się czuję jakby gaz rozweselający. Widzowie, jeżeli zastanawiacie się, czemu mam taką dziwną twarz, to dlatego, że w tym pokoju jest cholerne 30 stopni Celsjusza. Ja mam parawan, mogę wam to pokazać, żeby nie było, że ściemniam. Mam tu wielki parawan na oknie, żeby mi słońce nie świeciło, bo nie mogłem kamery ogarnąć, bo ta kamera raz była jasna, raz była ciemna i zawiesiłem po prostu parawan na okno. Za mną stoi wielka lampa, ją też mogę wam pokazać. Patrzcie jaka... O, chwila. Patrzcie jaka wielka lampa, nic nie widać, tylko światło. Tu jeszcze jest inna... O, tu jestem. Jest niesamowicie gorąco. Ja mam wrażenie, że już udaru powoli dostaję tutaj w tej czapce. Jeżeli pytacie, dlaczego mam czapkę, to może być też zagadka dla niektórych z was. Ja zaraz padnę, chwila, czekajcie. Waterboxy, o ty synie. Dlaczego... No, ciosy walimy i zabijamy tutaj. Waterboxy. Czemu mam czapkę? Ściąłem włosy, jak pojechałem do Niemiec po prostu. I jestem łysy. Znaczy, jestem w trakcie odrastania włosów. To jest okropny etap. Może pamiętacie, jak kiedyś miałem takie zakole straszne, to... W ogóle sorry, że nie patrzę w kamerę. Patrzę cały czas tak troszeczkę na bok, ale to dlatego, że tu mam podgląd. Jakoś tak muszę się przyzwyczaić do kamery też, nie? Więc tak, więc jestem po prostu teraz łysy i te włosy mi odrastają. Jeszcze trochę i będą normalne, to będziemy sobie bez czapki robili kolejne odcinki. No i czy ja chcę jeszcze coś powiedzieć? Kurde, nie wiem, no fajnie. Jakby ostatnio dużo gram w tego Broken Ranksa. Jak na tym TNK nie byłem, prowadziłem tego live'a, bardzo jakby hype'a złapałem na tą grę znowuż. Był taki moment, że grałem troszeczkę mniej, ale nie, że jakąś przerwę sobie zrobię. Po prostu grałem troszeczkę mniej, powiedzmy tam pół godzinki dziennie, nie? Robiłem się z jednego Iwrawula, czy tam quest dzienne i po prostu... O, idź do burdelu, zajebiście. I po prostu troszeczkę mniej czasu na grę poświęcałem. Obecnie tego czasu poświęcam dużo więcej. W kolejnym odcinku lognę się już na Maga Ognia, na moją główną postać, która ma w tym momencie 84 poziom. Okej, okay, Kadri zaginęła, wiadomo, bla 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 bla. Ma 84 poziom i... Też wam pokażę trochę tę postać i będziemy sobie na niej grali. Będzie już coś ciekawszego niż tylko takie głupie bieganie. Dobra, poznaj przyjaciół Kadri. Widzowie, nie chcę się tego robić, szczerze mówiąc. Te questy fabularne, jak się je robi 50 raz, one są obrzydliwie złe po prostu. O, czemu nie ma jakiejś opcji pominięcia ich? Nie wiem, jakby to mogło wyglądać. Myślę, że jakieś teleportowanie do walk po prostu, ale jak ja sobie myślę, że teraz będę musiał biegać. Andajowie zaraz nadchodzą. Wiecie o tym, że Andajowie zaraz nadchodzą, nie? Będziemy biegali od wieży do wioski Romana i tak dalej. O, no cóż. Szanowni Państwo, będziemy powoli chyba kończyli ten materiał. No powiedziałem wszystko, co chciałem. Więc tak reasumując, podsumowując, pozdrawiam wszystkie osoby, które spotkałem na żywo. Mega fajnie było was zobaczyć na żywca. Pozdrawiam też jakby wszystkie osoby, które wspierały mnie na czacie i w ogóle wspierały transmisję na czacie, które oglądały TMCon. Fajnie jakby, że wiecie, że ja nie nagrywam zbyt dużo teraz. No nie nagrywam zbyt dużo, nie? Jakby robię przerwy. Mam takie coś, że żeby teraz na YouTube ponagrywać dla was, ja muszę mieć chęć przede wszystkim. Często tej chęci po prostu mi brakuje. I no, teraz na przykład już jestem jakiś czas w Polsce, no mogłem ten materiał na pewno nagrać szybciej. Mimo to, że nie nagrywam teraz zbyt dużo, na pewno nie jestem regularny tak jak kiedyś, bo kiedyś to nagrywałem co tydzień po prostu w środę o 16 był odcinek. To dalej mam sporo po prostu widzów, w sensie was, nie? Tak mówię to wszyscy o sobie. Was po prostu, którzy śledzicie mnie, oglądacie. I jakoś tam dalej mam wrażenie, że jest ta taka mini youtuberska więź, wiecie, że jednak piszemy, czy to na czacie, czy to właśnie się widzimy na żywo w tym Wrocławiu i tam
pozdrawiacie, wiecie, gadamy sobie. Fajna, fajna sprawa, że jednak gdzieś tam dalej mamy ten kontakt utrzymany. Więc chciałem po prostu powiedzieć, że to jest miłe. Ja też tak tylko podsumuję już cały odcinek, też wam powiem, co będzie dalej. Szczerze, nie? Bo kiedyś powiedziałem 3 odcinki temu, że prawda jest najwyższą wartością. Ja teraz dalej celuję w wyprowadzkę, żeby zbudować sobie studio, prawdziwe studio, takie z krwi i kości, żebym miał cały czas po robocie po prostu, bo ja chodzę do pracy teraz, żebym po prostu, akurat teraz nie, bo teraz jestem na urlopie bezpłatnym, ale zaraz będę chodził, że po prostu po robocie będę miał cały czas na nagrywanie, czy to będzie noc, czy to będzie dzień. Obecnie niestety mam to mocno utrudnione, bo rzadko się zdarza, że mam po prostu wolne mieszkanie, a tak jak wspominałem, po prostu kiedy nie mam wolnego mieszkania, źle mi się nagrywa. To jest taki dyskomfort po prostu, czuję się jak głupek gadając do kamery. Ciekawe dlaczego. Więc jakby celuję dalej, wydaje mi się, że do końca roku, nie powinienem tego mówić w tym odcinku, ten odcinek nie jest w ogóle o tym, ale wydaje mi się, że do końca roku po prostu już mi się wszystko uda zrobić, tak jak wam wspominałem w odcinku powrotnym jakiś czas temu, i w przyszłym roku założymy nowy kanał, znaczy ja założę nowy kanał, wtedy znowu już będzie się nazywał Oskar Kędzierski prawdopodobnie, i to będzie już kanał nie Broken Ranksowy i będziemy robili sobie dwa kanały naraz, że ja będę robił i Broken Ranksa i będę robił mój normalny kanał. Jestem przekonany, że będę wtedy regularny. Mogę wam to zagwarantować. Przyrzekam, k***a, bije się w serce, nie? Że będę wtedy po prostu bardziej regularny, bo po prostu będę miał... No nie będę miał, przypuśćmy, 2 godzin w ciągu tygodnia na nagranie czegoś, tylko będę miał praktycznie cały dzień po robocie. To będzie fantastyczne. Więc to w przyszłości. Więc tak chciałem tylko was uspokoić już na koniec tego filmu. A ja będę kończył, bo chyba strasznie długi materiał wyszedł, mi się wydaje. Bijemy tu jakieś gości. No te questy fabularne mamy je z głowy, nie? Dobrze, że sobie po prostu coś tam ponagrywałem. Myślałem w ogóle, żeby ten odcinek nagrać po prostu w formie vloga. To znaczy po prostu włączyć kamerę, wiecie, sobie zmienić scenę. O, siema, witam serdecznie. Ale myślę, że zbyt długo też nie nagrywałem, żeby takiego vloga dla was nakręcić. Że to by było takie... No nie, jednak ten Broken Ranks. Trzymajmy się tego Broken Ranksa. Mi się go dobrze nagrywa. Póki... Zabiją mnie, prawda? Nie zabiją mnie. Dużego farta w ogóle on w tej grze, mam wrażenie. Czekajcie, ile to kosztuje kondy? 21. Na jeden atak, okej. Okay. Jeden atak i dawaj tak. Może się uda? Zobaczmy. Okej, okay, krzyczy. I bang. Odda mi, nie oddał mi. Zabijemy go. Fantastycznie, ani jednego zgona w tym odcinku, szanowni państwo. Zgubiłem wątek, więc to jest moment, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w tym odcinku i też w tym Tenerconie, tak ostatni raz. Patrzcie, jaka fajna koszulka, ale jestem nieszczęśliwy, nie? Ja pierdzielę. Jeszcze mam taki fajny identyfikator, patrzcie, wam pokażę tutaj. O! 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 Bambos.pl! Widzicie to? Skurwysyny! Tenercon, Bambos.pl. Tak, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach, postaram się, żeby kolejny odcinek był jeszcze w tym tygodniu. I do zobaczenia, siema, cześć. Zakończyłem tak strasznie szybko, bo musiałem kichnąć. Yo, pozdro.